Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Rybstach i dzisiaj łowię nad moim stawkiem na wędkę podlodową. Szczęścia mi, cały czas mam na nią szczęście. I dlaczego mam dzisiaj ze sobą podbierak? Dlatego, że myślę, że dzisiaj połowię duże rybki. A tak jak ostatnio tutaj z kuzynem złowiłem takiego karasia wielkiego 30 cm, to lepiej mieć taki podbierak i łowię dzisiaj na bułkę, tak podstawowo, bo ona się fajnie tak, wiecie, rozrabia. Tak, to my się zobaczymy, jak coś złowię. Na razie bez żadnego brania. Rybki raczej gdzieś tutaj siedzą, ale tam raczej większe siedzą. Ostatnio tutaj złowiłem swoją życiówkę karasia 30 cm i takiego małego karasia, gdzieś takiego, jeszcze też takiego samego karasia i dwa karpiki, więc czy dzisiaj coś złowię? Abym coś złowił. Oj, chyba miałam takie pociągnięcie. Brania mam. O, nic na razie nie ma. Kochani, miałem pierwsze branie. Niestety ryba zjadła. Oj, to chyba było karaś. Okej. Ale był ładny odjazd. Kochani, popatrzcie, co ja wyłowiłem! Wyłowiłem tego karpia! Ha! Nie! Tego karpia wyłowiłem! To jest niemożliwe! Oj, jaki wielki! Was 2 kilo! Tutaj chyba przez okonie coś mu się stało, ale widać, że mu się tu wszystko pogoiło. A tutaj go chyba jakieś drapieżniki zaatakowały, ale tu lekko się zapiął, muszę wam powiedzieć. O, już odhaczony. Nie, że ja go. Mam wszystko udokumentowane. Nie, największa ryba stawu. Największa ryba w stawie i ją złowiłem. Zaraz idę po wagę. Dobra, widzimy się jak. Go zważy. Dobrze, kochani, teraz wam już pokazuję tego karpia. Oj, trzeba go do wady, niestety tak dać. Tak go wypuścimy, bo on jest bardzo silny. O, patrzcie, jaki duży. Życiówka na pewno nie, ale taką rybę nad swoim stawem złowiłem. Dobra, puszczamy go. Ale duży. To jest niemożliwe, że ja go złowiłem. Dobrze, ja już skończę ten film. Pa, pa! A, i tak jeszcze na koniec, żeby nie, wiecie, że ten karp tutaj się trochę posiał, wiecie, tak, tutaj się tak ten, ale mu się nic nie stało. Był w siatce, nigdzie się tutaj nie obił. Też tak na chwilę na niego popatrzyłem, nie? A te rany właśnie, co tam widzieliście, to one już tak chyba były, jak go nawet przywiozłem, bo miał jeszcze tutaj tak na głowie taką ranę, bo pani mówi, jak go kupywałem, że to od siotru, bo pan jak już skończył sprzedawać ryby na dzień, no to po prostu wpuszcza te karpie do jej siotrów i one są właśnie tak pobijane, więc ja się z wami żegnam, pa pa!